Ten wykład poświęcony jest wprowadzeniu do tematyki aksjomatów oddzielania. Aksjomatów oddzielania jest sporo. Nazywają się następująco: T0, T1, T2 i tak dalej, aż do T6. Jest ponadto aksjomat 3,5. My poznamy aksjomaty od T0 do T4, ale kiedyś może wspomnę o tych T5 i T6. Zanim je sformułuję, chciałbym, aby Państwo nabrali spojrzenia z pewnej odległości, z pewnej perspektywy, a dopiero potem zajmiemy się szczegółami. Przestrzeń topologiczna to z definicji para XO, taka, że X to dowolny zbiór, zaś rodzina O spełnia trzy aksjomaty, o których była mowa dużo wcześniej. Jest to bardzo dobra definicja, ponieważ jest bardzo ogólna i dzięki temu klasa przestrzeni topologicznych jest bardzo duża. I dzięki temu twierdzenia dotyczące przestrzeni topologicznych można zastosować w bardzo wielu przypadkach. Niemniej jednak ogólność ma też swoją cenę. Chodzi o to, że nie jesteśmy w stanie udowodnić zbyt mocnych twierdzeń, ponieważ mało zakładamy o przestrzeniach. Z drugiej strony klasa przestrzeni metrycznych, dużo mniejsza klasa, okazuje się jednak zbyt mała, zbyt wąska do pewnych rozważań, ponieważ rozważa się ważne przykłady przestrzeni topologicznych, które nie są metryzowalne. Rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste. Poza klasą przestrzeni metrycznych rozważa się inne podklasy klasy przestrzeni topologicznych. I są one zdefiniowane przez dodatkowe aksjomaty. Czyli poza tymi trzema aksjomatami z definicji topologii rozważa się dodatkowe, mniej lub bardziej restryktywne. Dzięki temu można wybrać, na ile ogólne rozważania chcemy prowadzić, a na ile jednak potrzebujemy dodatkowych własności topologii, które wymuszą ograniczenie się do pewnej podklasy przestrzeni. Proszę spojrzeć na diagram. Przestrzenie, które spełniają dane aksjomaty oddzielania, tworzą klasy, które będą oznaczać kaligrafowaną literą T wraz z odpowiednim indeksem T0, T1 itd. Proszę zwrócić uwagę na zawieranie się danych klas. Widzimy, że klasa przestrzeni topologicznych, czyli klasa, którą oznaczyłem top, zawiera klasę T0, która zawiera klasę T1, która zawiera klasę T2 itd. Ostatecznie klasa T4 zawiera klasę przestrzeni metrycznych, a mówiąc precyzyjniej metryzowalnych. Prawdą jest również to, że żadne dwie klasy nie są równe. To znaczy, że istnieje na przykład przestrzeń topologiczna, która jest klasy T1, ale nie jest T2. Istnieje przestrzeń klasy T4, która nie jest metryzowalna. I tak dalej. Rozważa się również aksjomaty T5 oraz T6. Jak widzimy, przestrzenie metryczne są przestrzeniami T6. Zatem przestrzenie metryczne spełniają wszystkie aksjomaty oddzielania. Mam nadzieję, że jasne jest to, że im mocniejszy aksjomat jest rozważany, tym możemy uzyskać lepsze twierdzenia, mocniejsze, natomiast niestety tym mniej przestrzeni go spełnia, a więc klasa przestrzeni topologicznych spełniających dany mocny aksjomat jest mniejsza. Myślę, że to dobry moment, aby Państwa przerazić. Poza aksjomatami oddzielania rozważa się również inne warunki, a więc rozważa się też inne klasy przestrzeni topologicznych. Mogą Państwo zobaczyć diagram, który można znaleźć w znakomitej monografii Ryszarda Engelkinga pod tytułem Topologia ogólna. Przedstawia on zależność między różnymi klasami przestrzeni topologicznych. Jak widać, tych klas jest bardzo dużo. Definicji kilku z nich sam nawet nie znam. Monografia Engelkinga to według mnie bardzo dobra książka, do której warto zaglądać. Wspomnę o niej przynajmniej jeszcze raz podczas tego kursu. Mam nadzieję, że ten wstęp zachęcił Państwa do poznania tych aksjomatów i być może z niecierpliwością czekają Państwo na szczegóły. Zatem zaczynamy. A zaczniemy klasycznie, czyli od najsłabszego aksjomatu. Przestrzeń XO spełnia aksjomat T0, jeśli dla każdych dwóch różnych punktów X i Y, proszę zobaczyć na rysunku, istnieje zbiór otwarty U, który zawiera dokładnie jeden z punktów X, Y.
To znaczy, albo x należy do tego zbioru u, a y nie należy, albo y należy do u, a x do niego nie należy. I w tym sensie powiemy, że zbiór u rozdziela te punkty. Przykładem przestrzeni, która nie spełnia aksjomatu T0, jest przestrzeń antydyskretna, składająca się z przynajmniej dwóch punktów, które nazwijmy x, y. Przypominam, że w przestrzeni antydyskretnej istnieją jedynie dwa zbiory otwarte. Zbiór pusty i cała przestrzeń. Zauważmy, że jeśli zbiór otwarty U zawiera punkt x, no to jest to zbiór niepusty, a zatem jest całą przestrzenią, ponieważ mamy do czynienia z topologią antydyskretną. No wtedy należy do niego także punkt y. No i podobnie, jeśli zbiór otwarty zawiera y, no to ten zbiór jest całą przestrzenią i wtedy należy do niego też x. Tak więc tych dwóch punktów nie da się rozdzielić w sensie aksjomatu T0. Drugim przykładem jest prosta rzeczywista z topologią symetryczną. O topologii symetrycznej mówiłem na wykładzie dotyczącym topologii niemetryzowalnych. Przypominam, że topologia symetryczna składa się ze zbiorów symetrycznych względem liczby 0. A zatem zbiór jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy ma następującą własność. Liczba x należy do tego zbioru wtedy i tylko wtedy, gdy liczba minus x należy do tego zbioru. Tutaj da się pewne pary punktów od siebie oddzielić, ale jednak nie wszystkie. Dla przykładu rozważmy liczby 1 i minus 1. Jeśli zbiór otwarty w topologii symetrycznej, a więc symetryczny względem punktu 0, zawiera punkt 1, to zawiera również minus 1. I podobnie, jeśli zawiera minus 1, to zawiera również 1. Tak więc nie ma zbioru otwartego, który by zawierał dokładnie jedną z tych liczb. Zatem topologia symetryczna nie spełnia aksjomatu T0. Istnienie tych przykładów pokazuje, że skoro nie wszystkie przestrzenie topologiczne spełniają ten aksjomat, to klasa T0 istotnie zawiera się w klasie top, czyli nie jest równa klasie top. Przykłady przestrzeni, które spełniają jednak aksjomat T0, podam później przy okazji kolejnego aksjomatu, a jest nim aksjomat T1. Przestrzeń XO spełnia aksjomat T1, jeśli dla każdych dwóch różnych punktów X i Y istnieje zbiór otwarty U, należący do O, który zawiera punkt X i nie zawiera punktu Y. Czyli punkt X należy do U, a Y do niego nie należy. I teraz dodatkowa uwaga, która pozwoli lepiej zrozumieć ten aksjomat. Zamieniając rolami punkty x i y, musi istnieć także zbiór V, proszę zobaczyć na rysunek, taki, że y należy do tego zbioru V, a x do niego nie należy. Różnica między aksjomatem T1 a poprzednim aksjomatem T0 polega na tym, że tutaj dla dowolnej pary punktów x i y, punkt x da się oddzielić od punktu y, oraz y da się oddzielić od x. A w poprzednim aksjomacie zakładaliśmy jedynie, że któryś z nich da się oddzielić od drugiego. No zatem oczywiście, jeśli przestrzeń spełnia aksjomat T1, to również spełnia aksjomat T0. I to mówi fakt, który tutaj napisałem. Jeśli przestrzeń x należy do klasy T1, to przestrzeń x należy do klasy T0, a zatem klasa T1 zawiera się w klasie T0. Przykładem przestrzeni, która nie spełnia aksjomatu T1, jednak spełnia aksjomat T0, czyli ten poprzedni, jest prosta rzeczywista z topologią, jak ja to mówię, prawą. Rodziną zbiorów otwartych są poza zbiorem pustym i całą przestrzenią półproste otwarte od punktu A do nieskończoności. Aby to wykazać, rozważmy dowolne dwa różne punkty X i Y. Bez zmniejszenia ogólności rozważań możemy założyć, że x jest mniejszy od y, ponieważ drugi przypadek jest analogiczny. Niech a będzie średnią arytmetyczną tych liczb. Wtedy półprosta od a do nieskończoności jest zbiorem otwartym u
spełniającym warunek z aksjomatu T0. Zauważmy, że liczba x nie należy do tego przydziału, natomiast y należy. Ta przestrzeń nie spełnia jednak aksjomatu T1, ponieważ nie istnieje zbiór otwarty, który by zawierał x, a nie zawierałby punktu y. Drugi przykład jest bardzo prosty. Rozważmy przestrzeń dwuelementową 0,1 z topologią składającą się z trzech zbiorów. Ze zbioru pustego, ze zbioru jednoelementowego 0 oraz ze zbioru dwuelementowego 0,1. Punkt 0 posiada otwarte otoczenie niezawierające 1 i jest nim zbiór jednoelementowy 0, ale punkt 1 nie posiada otwartego otoczenia niezawierającego 0. Ponieważ jego jedynym otoczeniem otwartym jest cała przestrzeń. Te przykłady pokazują, że klasa przestrzeni T1 jest istotnie mniejsza niż klasa T0, ponieważ istnieją przestrzenie T0, które nie są T1. Kolejnym bardzo ważnym aksjomatem jest aksjomat T2. Przestrzenie spełniające ten aksjomat nazywa się często przestrzeniami Hausdorffa. Ja też będę korzystać z tej nazwy. Przestrzeń XO spełnia aksjomat T2, jeśli dla każdych dwóch różnych punktów X i Y z przestrzeni X istnieją rozłączne zbiory otwarte U i V, które zawierają odpowiednio punkt X i Y, czyli X należy do zbioru U, a Y należy do zbioru V. A ponieważ są rozłączne, to część wspólna U i V jest zbiorem pustym. Różnica między aksjomatem T2 a poprzednim aksjomatem T1 polega na tym, że tutaj oba otoczenia U i V punktów X i Y są rozłączne, podczas gdy w przypadku przestrzeni T1 zbiory te mogły mieć część wspólną. Proszę zwrócić uwagę na rysunek. Taką mamy sytuację w przestrzeniach spełniających aksjomat T2. A taką możemy mieć w przypadku przestrzeni T1. Zatem oczywiście, jeśli przestrzeń spełnia aksjomat T2, to również spełnia aksjomat T1. I mamy fakt. Jeśli x należy do klasy T2, to należy też do klasy T1, a zatem klasa T2 jest podklasą klasy T1. Przykładem przestrzeni, która nie spełnia aksjomatu T2, jednak spełnia aksjomat T1, jest zbiór liczb naturalnych z topologią O z indeksem PW, co jest skrótem od słów prawie wszystkie. Rodzina OPW składa się ze zbiorów, które zawierają prawie wszystkie liczby naturalne oraz ze zbioru pustego. Tak więc rodzina zbiorów domkniętych, czyli rodzina dopełnień zbiorów otwartych, składa się ze zbiorów skończonych oraz oczywiście całego zbioru N. Rozważmy dwa różne punkty X i Y. Niech zbiór U będzie dopełnieniem punktu Y, a zatem składa się ze wszystkich liczb naturalnych różnych od Y. Na rysunku zaznaczyłem go na pierwszej osi kolorem turkusowym, tak chyba powinienem nazwać ten kolor. Jest to zbiór otwarty, ponieważ jego dopełnienie jest jednoelementowe, a zatem jest skończone, a wiemy, że zbiory skończone są domknięte. Oczywiście punkt X należy do tego zbioru, zaś punkt Y nie należy. Istnienie tego zbioru pokazuje, że jest to przestrzeń T1. Spróbujmy zrobić to samo, ale zamieniając rolą liczby X i Y. Rozważmy zbiór V będący dopełnieniem punktu X. Jest to zbiór zaznaczony na drugiej osi kolorem zielonym. Punkt Y do niego należy, zaś X nie należy. Rozważenie zbioru V nie jest już konieczne do wykazania, że przestrzeń spełnia aksjomat T1, ponieważ już udowodniliśmy to poprzed chwilą, ale zrobiłem to po to, aby pokazać, że zbiory U i V nie są rozłączne. Mają część wspólną.
Zastanówmy się teraz, czy może jakieś inne otwarte otoczenia U i V, punktów X i Y, są jednak rozłączne. Odpowiedź jest negatywna i właśnie dlatego ta przestrzeń nie spełnia aksjomatu T2. Zauważmy, że dwa takie zbiory U i V musiałyby zawierać prawie wszystkie elementy, a więc ich dopełnienie musiałoby być skończone. Suma tych dopełnień byłaby zbiorem skończonym, jako suma dwóch zbiorów skończonych. A zatem nie mogłaby ta suma być równa całemu zbiorowi liczb naturalnych, bo wiemy, że zbiór liczb naturalnych jest nieskończony. I teraz, korzystając z prawa de Morgana, dostajemy, że część wspólna zbiorów U i V nie może być pusta. A zatem zbiory U i V nie są rozłączne. Ten przykład pokazuje, że klasa przestrzeni T2 jest istotnie mniejsza niż klasa T1, ponieważ istnieją przestrzenie T1, które nie są T2. Przykładem przestrzeni, która spełnia drugi aksjomat oddzielania, jest każda przestrzeń metryczna. Mamy fakt. Każda przestrzeń metryzowalna spełnia aksjomat T2. A zatem klasa przestrzeni metryzowalnych jest podklasą klasy T2. W pewnym sensie ten rysunek wyjaśnia wszystko. Rozważmy dowolną przestrzeń metryczną X. Pokażemy, że ta przestrzeń jest przestrzenią Hausdorffa, czyli przestrzenią T2. Rozważmy w niej dwa różne punkty X i Y. Ponieważ są różne, odległość między nimi dxy jest dodatnia. I niech liczba r będzie połową tej odległości. Rozważmy teraz kule otwarte o środkach w tych dwóch punktach oraz promieniu r. To są te kule zaznaczone na rysunku. Rysunek podpowiada, że te kule są rozłączne. I jest to prawda. Co można udowodnić przez sprzeczność, korzystając z nierówności trójkąta. Ten fragment pozostawiam Państwu do udowodnienia samemu. I teraz zauważmy. Kule są oczywiście zbiorami otwartymi. Są rozłączne i są otoczeniami odpowiednio punktów X i Y. Aksjomat T2 jest więc spełniony. Zanim pójdę dalej z kolejnymi aksjomatami oddzielania, co nastąpi na kolejnym wykładzie, chciałbym się na chwilę zatrzymać i podać inne równoważne sformułowania tych trzech aksjomatów, a więc inne charakteryzacje klas przestrzeni T0, T1 i T2. Zebrałem je w tym twierdzeniu. Rozważmy przestrzeń topologiczną X. Zachodzą następujące równoważności. X spełnia aksjomat T0 wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnych dwóch różnych punktów X i Y z tej przestrzeni domknięcie zbioru jednoelementowego X jest różne od domknięcia zbioru jednoelementowego Y. Przestrzeń X spełnia aksjomat T1 wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego punktu X z tej przestrzeni zbiór jednoelementowy X jest domknięty, czyli gdy jego domknięcie jest równe jemu samemu. A zatem przestrzenie T1 to są przestrzenie, w których zbiory jednoelementowe są domknięte. Przestrzeń X spełnia aksjomat T2 wtedy tylko wtedy, gdy dla każdego punktu X zbiór jednoelementowy X jest częścią wspólną wszystkich zbiorów w postaci domknięcie zbioru U, gdzie U jest otwartym otoczeniem punktu X. Jak dotąd podałem przykład przestrzeni, która nie spełnia aksjomatu T0, przykład przestrzeni, która spełnia aksjomat T0, ale nie spełnia aksjomatu T1, przykład przestrzeni, która spełnia aksjomat T1, ale nie spełnia aksjomatu T2 oraz wyjaśniłem, że przestrzenie metryczne spełniają aksjomat T2.
Zbadajmy na przykładzie tych właśnie przestrzeni warunki występujące w tym twierdzeniu. Przekonajmy się, że to twierdzenie faktycznie jest prawdziwe. W przestrzeni antydyskretnej jedynym niepustym zbiorem domkniętym jest cała przestrzeń X. A więc domknięcie zbioru jednoelementowego X jest równe całej przestrzeni X. Dla dowolnych punktów to domknięcie jest takie samo. Nie jest więc spełniony warunek z pierwszej części twierdzenia. No i faktycznie przestrzeń antydyskretna nie jest klasy T0. W przestrzeni symetrycznej zbiorami domkniętymi są zbiory symetryczne względem punktu 0. Najmniejszym takim zbiorem zawierającym liczbę x jest zbiór x minus x. I jest to więc jego domknięcie. Zatem dla wszystkich par przeciwnych liczb x oraz minus x zbiory jednopunktowe x i minus x mają te same domknięcia. Nie zachodzi zatem warunek pierwszy. Przestrzeń z topologią symetryczną nie jest jednak klasy T0. Wszystko się zgadza. W topologii prawej zbiory domknięte to dopełnienia otwartych półprostych, a zatem są to przedziały domknięte od minus nieskończoności do A, dla dowolnego A. Domknięcie zbioru jednoelementowego X to najmniejszy taki zbiór, a więc półprosta od minus nieskończoności do X. Zauważmy, że w tym przypadku pierwszy warunek tego twierdzenia jest spełniony, ponieważ jeśli X jest różne od Y, to domknięcia zbiorów jednopunktowych faktycznie będą się różnić. Jedno domknięcie to będzie półprosta od minus nieskończoności do X, a druga to będzie od minus nieskończoności do Y. Zauważmy, że i tym razem pokrywa się to z tezą twierdzenia, ponieważ ta topologia spełnia aksjomat T0. Nie spełnia jednak aksjomatu T1. I zobaczmy, że nie jest spełniony warunek drugi tego twierdzenia, który mówi, że zbiory jednopunktowe są domknięte. Tutaj domknięcie zbioru jednopunktowego, czyli półprosta od minus nieskończoności do x, jest zbiorem wyraźnie większym od tego zbioru jednopunktowego. Przejdźmy dalej do kolejnej topologii rozważanej w tym wykładzie, czyli topologii OPW na zbiorze liczb naturalnych. Przypominam, że zbiorami domkniętymi są tutaj zbiory skończone oraz cały zbiór N. Zatem zbiór jednopunktowy jest domknięty, czyli spełniony jest warunek z drugiego punktu twierdzenia. No i faktycznie jest to przestrzeń T1. Podobnie w dowolnej przestrzeni metrycznej zbiory jednopunktowe są domknięte. Tego już dowodziliśmy wcześniej na wykładzie pod tytułem Topologia przestrzeni metrycznej, więc nie będę tego tutaj wyjaśniał. Chciałbym teraz zbadać warunek z trzeciego punktu twierdzenia. Mówi on, że jeśli rozważymy wszystkie otwarte otoczenia punktu X, domkniemy je, a następnie obliczymy część wspólną, to dostaniemy zbiór jednopunktowy X. Sprawdźmy, jak to jest w przypadku rozważanych przez nas topologii. W topologii antydyskretnej, symetrycznej i prawej nie ma co sprawdzać, ponieważ tam nie jest spełniony warunek z punktu drugiego. Więc tym bardziej ten warunek nie będzie spełniony. W zbiorze liczb naturalnych z topologią OPW każde otoczenie U punktu X składa się z prawie wszystkich liczb naturalnych, ponieważ tak wyglądają zbiory otwarte. Jego domknięcie jest oczywiście domknięte. Jednak nie może być zbiorem skończonym, bo sam zbiór U jest już nieskończony. Zatem domknięciem każdego takiego zbioru U jest cały zbiór N. Ich przekrój to oczywiście cały zbiór N.
Dostaliśmy ostatecznie, że warunek z trzeciego punktu twierdzenia nie jest spełniony. I zgadza się to z twierdzeniem, ponieważ ta przestrzeń nie spełnia aksjomatu T2. Zobaczmy na końcu, jak to jest w przestrzeniach metrycznych. Ponieważ one są przestrzeniami Hausdorffa, czyli przestrzeniami T2, ten warunek powinien być spełniony. Po pierwsze, zauważmy, że jeśli rozważamy część wspólną po wszystkich otwartych otoczeniach U, punktu X, to ta część wspólna będzie nie większa, niż gdybyśmy rozpatrywali część wspólną jedynie po kulach otwartych. Ponieważ im mniejszą rodzinę rozpatrujemy, tym część wspólna będzie większa. Mamy zatem tę inkluzję. Wiemy jednak, że domknięcie kuli otwartej zawiera się w kuli domkniętej o tym samym promieniu. A jeśli Państwo tego nie wiedzą, no to proponuję to sobie udowodnić. Wystarczy zauważyć, że kula domknięta jest domkniętym nadzbiorem kuli otwartej. A domknięcie kuli to najmniejszy taki zbiór domknięty. Wracając do tematu. Mamy zatem następujące zawieranie. Przekrój domknięć kul otwartych zawiera się w przekroju kul domkniętych. Ten przekrój, co wynika z definicji kul domkniętych, zawiera punkty, które są oddalone od x o nie więcej niż r, dla dowolnej liczby dodatniej r. Zatem ta odległość musi być równa 0. A przecież nie ma innego punktu niż x, który byłby w odległości 0 od punktu x. Zatem ten przekrój to zbiór jednopunktowy x. Warunek z trzeciego punktu twierdzenia zachodzi. Na końcu tego wykładu chciałbym dokonać pewnej uwagi, która nie będzie dotyczyła kolejnych aksjomatów oddzielania, o których będę mówić na następnym wykładzie. Aksjomaty oddzielania T0, T1 oraz T2 to warunki na bogactwo topologii. Każdy z tych aksjomatów postuluje istnienie pewnych zbiorów otwartych. Im więc bogatsza topologia, czyli im więcej zbiorów otwartych, tym łatwiej jest spełnić kolejne aksjomaty oddzielania. Mamy więc następującą zasadę. Im bogatsza topologia, tym spełniony jest mocniejszy aksjomat. Precyzuje to fakt. Rozważmy dwie topologie O oraz O' na zbiorze X. Przy czym topologia O' jest bogatsza. Wtedy, jeśli przestrzeń X z topologią O spełnia dany aksjomat T0, T1 lub T2, to przestrzeń X z topologią O' również spełnia ten aksjomat. Przy czym w domyśle jest, a być może spełnia nawet wyższy aksjomat. Jak zobaczymy później, ta zasada nie będzie spełniona dla kolejnych aksjomatów oddzielania. A o nich już na następnym wykładzie.